Jak wiecie, zaraz będzie nowy sezon i właściwie nowy rozdział, a jeśli mamy nowy sezon w Fortnite, to mamy również nowy karnet. I w dzisiejszym materiale powiem Wam, jak zdobyć nowy karnet dużo, dużo taniej, a właściwie moim zdaniem nawet za darmo. W tym materiale powiem Wam o triku, który stosuję już od paru sezonów na po prostu mega fajny karnecik, no po prostu darmowy karnet moim zdaniem. No i po prostu warto obejrzeć ten materiał, no bo dzięki temu prawdopodobnie zdobędziecie karnecik za darmo. Także polecam kadę sobie, ale najpierw walnijcie tutaj subika, łapeczkę w górę, kodzik Sejkam w Star Sklepie. Napiszcie w komentarzach, czy będziecie właśnie używać tego sposobu, czy może go znacie. Wpadajcie na socjale, Instagram, Discord w opisie i chwila naszego partnera odcinka, czyli Eneby. Eneba to ogromny rynek gier, na którym znajdziesz swoje ulubione produkty dużo, dużo taniej. Właśnie zaczęła się tutaj promocja Black Week, dzięki której znajdziesz takie gry jak na przykład Far Cry 6, GTA 5 czy inne ogromne tytuły przecenione o nawet 95%, dzięki czemu kupisz je bardzo, ale to bardzo tanio. Eneba zapewnia Ci bezpieczne zakupy, bo wszystko jest z gwarancją, że Twój klucz będzie działał i wszystko będzie ok. Dodatkowo z kodzikiem CAMSTAR3 możesz również zdobyć 3% rabatu na dowolne zakupy. Oczywiście linki w opisie, zachęcam do sprawdzenia ich oferty. Dobra, a jak działa ten mój trik i z czym jest on związany i czy jest on legalny? Pierwsza sprawa, oczywiście, że jest on w 100% legalny. Często miałem pytania, czy będą za to bany. Nie, to jest mechanika, którą Fortnite pozwala stosować. No i jak zdobyć ten darmowy karnecik? Generalnie wszystko opiera się o jedną z mechanik, o generalnie mechanikę ekipaki. No i teraz powiesz, CAMSTAR, ja to wiem, no nie ma co oglądać. No ale otóż nie, poczekaj, dlaczego? Dlatego, że z tym trikiem, który ja stosuję, tak naprawdę kupując jedną ekipę Fortnite, dostajesz rzeczy z dwóch sezonów, dostajesz prezenty z dwóch miesięcy i dostajesz fałdolce. W skrócie co dostaniesz? Dostaniesz na przykład 1950 fałdolców, dwa razy zestaw skinny, czyli dwie ekipy, dostaniesz dodatkowo do tego również karnecik na nowy sezon i dostaniesz wszystkie bonusy, czyli dostajesz dwie ekipy tak naprawdę w cenie jednej. Jak to możliwe? Już Ci oczywiście tłumaczę. Ekipa Fortnite działa w ten sposób, że jest ona aktywna przez 30 dni od zakupu, czyli jeśli kupisz ją 30 listopada, no to do 30 grudnia będzie ona aktywna. No i teraz jak wykorzystać ten trik, żeby zyskać? Ja zawsze robię coś takiego, po prostu pod koniec sezonu, jeśli zbliża się koniec sezonu, to przed miesiącem, w którym będzie się kończył sezon, musisz kupić ekipę Fortnite, czyli dla przykładu kupujesz ją 30 listopada czy 29. Dlaczego? Dlatego, że jeśli kupisz ekipę na przełamaniu miesięcy i sezonów, to wtedy system działa tak, że ty masz ekipę aktywną w tym sezonie i w następnym. Dzięki temu pierwsze co? Przy zakupie na przykład 30 listopada ekipy dostajesz tak skina z obecnego miesiąca, czyli cały zestaw Sierry wraz z kilofami, plecakami i innymi rzeczami. Do tego dostajesz 1000 fałdolców i do tego dostajesz 950 fałdolców, jeśli masz już karnet, albo dostajesz karnet bojowy na ten sezon, czyli po prostu dostajesz dodatkowe rzeczy i jest to już wartość 2000 fałdolców plus cały zestaw skinów i wszystkie bonusy. No i teraz powiesz, ja o tym wiem, no dobra, ale jest dodatkowy trik, że teraz, jeśli pojawi się nowy sezon w grudniu, na przykład będzie on 7 grudnia, to w momencie właśnie, pomimo tego, że na przykład już anulujesz ekipę, ty dalej ją masz aktywną. No i po prostu dzięki temu, w grudniu, jeśli wejdziesz do gry, dostajesz darmowy karnet bojowy, dokładnie tak, tak to właśnie działa, no i po prostu dostajesz kolejny karnet za darmo, czyli dostajesz karnet na ten sezon, albo zwrot fałdolców za niego, i na kolejny sezon masz darmowy karnecik, który dostajesz od razu od Fortnite'a i nie musisz nic dodatkowo płacić. Ja właśnie robię to zawsze w ten sposób, no bo jest to po prostu mega opłacalne. No i dzięki temu po prostu w grudniu będziesz miał już nowy karnet bojowy całkowicie za friko, plus do tego będziesz miał skiny z grudniowej ekipaki. Grudniowa ekipaka wygląda w ten sposób. No i dlaczego jest takie opłacalne? No bo już Ci tłumaczę. Pierwsze co, nie musisz kupować karnetu, czyli oszczędzasz kolejne 1000 fałdolców, czyli w skrócie dostajesz za 50 zł niecałe równowartość 3000 fałdolców, czyli dostajesz tak naprawdę już spokojnie z tego około 80-90 zł, czyli jak widzicie jest to dwa razy bardziej wartościowe. Do tego doliczamy dwa pakiety skinów, wszystkie dodatki, takie jak plecaki i inne, więc w skrócie dostajesz dwie ekipaki wykorzystane totalnie na maksa. Jak to jest możliwe? Po prostu system Fortnite działa w ten sposób, że tak jak mówię, jeśli masz aktywną ekipę, no to ona Ci i tak przysługuje. No i to jest to... ta kwestia właśnie z anulowaniem tej ekipy. Dużo osób daje pytanie, CAMSTAR, kiedy ja mam anulować? Ja anulowałem, nie dostanę tego. Spokojnie, to działa w ten sposób, że jeśli kupisz ekipę Fortnite i anulujesz ją nawet tego samego dnia, to po prostu ona Ci nie pobierze już potem pieniędzy.
czyli ty masz ją i tak aktywną 30 dni, więc nawet jeśli kupisz 30 listopada ekipę, od razu ją anulujesz, to i tak dostajesz wszystko, nie musisz już kolejnej płacić i tak właśnie zalecam zrobić. Jeśli nie chcesz kupować potem kolejnych ekip, to po prostu od razu ją anulujesz i zyskujesz. I dlaczego ja do tego sposobu tak przekonuję? Ja nawet nie wiem, czy coś z tego mam, jeśli kupicie z kodem twórcy, aczkolwiek jest to po prostu duża oszczędność, bo tak jak mówię, ja to traktuję jako totalnie darmowy gift ze strony Epika, czyli karnecik. No bo nie oszukujmy się, ale musiałbym wydać i tak te 1000 V-dolców, kupić je za to 30 czy tam 40 zł, a tak to kupuję ekipę, mam do tego dwa skiny, mam do tego cały zestaw rzeczy, no i jest to po prostu dla mnie mega opłacalne, także osobiście, no ja tak mówię, rekomenduję, no i moim zdaniem warto po prostu to kupić, także jeśli ktoś jeszcze nie nabył ekipy, ktoś jeszcze się nie zastanawiał, no to tak jak mówię, lepiej po prostu to zrobić, no bo dzięki temu zyskacie po prostu naprawdę dużo. Ja wiem, że część moich znajomych również z tego korzysta, ja z tego korzystam i spokojnie, jest to w pełni sprawdzony sposób, no i na pewno można sobie z tego skorzystać. Z takich jeszcze protipów oczywiście mogę wam jedynie dodać, że Epic Games może dorzuci jeszcze coś do tych ekip i to warto mieć na uwadze, na przykład teraz rozdaję dodatkowe plecaki, no i również być może właśnie w kolejnej ekipie coś darmowego się pojawi, warto o tym wspominać, no bo często te ekipy są takie troszkę pomijane, a tam często jakieś darmowe, fajne przedmioty leżą. Także jeśli ktoś czegoś tam by jeszcze chciał sobie ogarnąć, zdobyć coś, no to cały czas są możliwości na zdobycie też właśnie plecaków czy innych rzeczy. Oczywiście pamiętajcie, że ekipę można kupić jedynie PayPalem bądź kartą kredytową, bo jest to płatność cykliczna, ale tak jak mówię, nie martw się o to, no bo można ją kupić tylko raz i od razu anulować. Niestety PSC nie da się kupić na komputerze, jedynie PaySafe Cardem. Możecie kupić właśnie ekipę, jeśli będziecie ją kupować przez konsolę. Z tego co mi widzowie mówili, chyba na PlayStation da się doładować po prostu portfel PlayStation Store, no i tam kupować przez PaySafe Carda. Aczkolwiek bezpośrednio w Fortnite z komputera czy to z innych właśnie tych platform, niestety takiej możliwości nie ma, także musi mieć kartę, no ale tak jak wiadomo, można sobie taką kartę na przykład po prostu poprosić kogoś z rodziny, żeby wam zapłacił czy coś, no i problemu raczej nie będzie, czy to też PayPalem, wszystko jest jak najbardziej do zrealizowania, także tak jak mówię, ja gorąco zachęcam, no bo to jest po prostu duży plus. No i oczywiście jeszcze jeśli jesteśmy przy temacie właśnie darmowych takich karnetów, tańszych karnetów, no to ja od siebie również polecam kupowanie wszystkich pakietów. Jak wiecie, teraz są właśnie cały czas pakiety z V-dolcami w Fortnite i te pakiety w rozdziale trzecim prawdopodobnie będą już znikać, także jeśli ktoś się jeszcze nie zastanowił na jakiś pakiecik, czy to startowy, czy to jakiś inny, to również polecam wam kupić, no bo część graczy, szczególnie nowych, o tym nie wie, no ale po prostu pakiety startowe są mega opłacalne, jak pakiety również te po 1500 V-dolczyków i warto je po prostu kupować, są one tylko najczęściej pakiety startowe raz, no i potem one już nie wracają, a są one po prostu tanie i dają fajny zastrzyk V-dolców, także jeśli ktoś nie kupił, to szybko kupujcie, no bo tak mówię, one będą znikać. Także sorki za taki odcinek, może część graczy o tym wiedziała, ale chcę też nowym graczom, którzy jeszcze zaczynają z Fortem, po prostu pomóc. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę, a wy pamiętajcie, żeby sprawdzić Instagram, Discord, Twitter, TikTok, zafollowować i dajcie znać, czy będziecie z tego korzystać. Dzięki, następnego, trzymajcie się, yo!